Dzień dobry Państwu. Mamy przyjemność spotkać się z Państwem na temat sprawy, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia polityki krajowej tu i teraz, ale która ma dalekosiężne i będzie miała dalekosiężne skutki dla Polski i dla Unii Europejskiej w przyszłości. Jest to sprawa więc kluczowa, decyzje mają wymiar historyczny. Chciałbym odwołać się do sondażu, który wczoraj ujawniła Rzeczpospolita firmy Ibris, który pokazuje, że Polacy w swojej większości są dużo bardziej roztropni i odważni niż lewicowo-liberalne elity, które suflują Polakom, że użycie weta jest czymś złym i obrona Polski przed mechanizmem niepraworządnym pod pretekstem praworządności jest też czymś złym. Myślę, że ten sondaż jest bardzo wymowny. Proszę zwrócić uwagę, pierwsze pytanie, czy inne kraje mogą decydować o tym, czy w Polsce łamana jest praworządność? I aż blisko 60% Polaków odpowiada, że nie, że inne kraje, innym krajom nic do tego, o tym musimy my, Polacy, decydować, a nie zewnętrzne kraje, które mogą mieć tym swój interes, by w określony sposób ingerować w sprawy wewnętrzne Polski. Proszę bardzo. Następnie na pytanie, czy zawetowanie budżetu Unii Europejskiej oznacza utratę przez Polskę funduszy unijnych, ponad połowa, prawie 54% Polaków, respondentów tego badania dla Rzeczpospolitej również odpowiada negatywnie, bo oczywiście jest to odpowiedź zgodna z rzeczywistością, wbrew tej narracji i propagandzie lewicowo-liberalnych elit i części mediów. Świadczy o tym historia Unii Europejskiej. Na przestrzeni jej trwania wielokrotnie różne państwa stosowały weto bądź groziły jego użyciem. Niedawno groził użyciem weta premier Holandii w czasie lipcowego szczytu, kiedy też ja wówczas namawiałem pana premiera Mateusza Morawieckiego, by zdecydował się na zastosowanie tego instrumentu. I nikt nie zarzucał panu premierowi Holandii, by ten tego nie robił, bo to oznacza rozpad Unii Europejskiej albo utratę poważania dla Holandii w gronie rodziny państw europejskich. Nie, przeciwnie, Holandia wręcz była bardziej zauważana i bardziej szanowany jej głos, bo premier tego kraju nie bał się formułować jasnych i kategorycznych oczekiwań rządów grożąc zastosowaniem narzędzia, które przysługuje Holandii, jak i każdemu innemu państwu, w tym Polsce. To są negocjacje. W negocjacjach nie można być, za przeproszeniem, miękiszonem, trzeba być twardy. Trzeba potrafić dbać o interesy Polski, własnego kraju. My mówimy o Polsce. Premier Holandii ma prawo myśleć o interesach Holandii, ale Polska i polski premier ma dbać o interesy Polski. Dzisiaj stoimy w perspektywie kolejnej fazy negocjacji unijnych i z tego punktu widzenia warto być konsekwentnym. Warto robić to, co robili przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i wielu innych państw, wtedy, kiedy uznawali, że propozycje przedstawiane przez Komisję Europejską bądź przez inne państwa unijne naruszają bądź uderzają w ich interesy.